Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Pelu i mam taką serdeczną prośbę na początek do Państwa o zachowanie ciszy podczas treningu. Nasi podopieczni reagują na polecenia swoich trenerów, są to głównie polecenia głosowe, stąd aby ten trening był bezproblemowo, przebiec nie być skrócony. Będziemy potrzebować kilkanaście minut ciszy. Wszystko jak mówię, to również zależy od Państwa. Tak może kilka słów o tym, czym w ogóle się zajmujemy jako placówka naukowo-badawczo-edukacyjna. Bierzemy udział w szeregu projektów proedukacyjnych, proekologicznych. Skupiamy się głównie na badaniach ssaków morskich Morza Bałtyckiego. Nasze morze zamieszkują 4 gatunki ssaków. Jest to morszli, taki daleki kuzyn delfina, jedyny balen, który na stałe u nas zamieszkuje, oraz 3 gatunki foka pospolita, foka obroczkowana i foka szara, których przedstawicieli mogą Państwo oglądać tutaj na basenach. Jeżeli będzie chwila czasu na koniec, to kilka słów o dwóch pozostałych gatunkach opowiem. Natomiast teraz chciałbym się skupić na foce szarej. Charakteryzuje gatunek dymorfizm pół. Przedaż władkę sposób można odróżnić samca od samicy. Tak po mojej lewej stronie mają Państwo dwie samice. Tutaj po prawej na lądzie były dwa samce. Ten dziennik, który się teraz podziela, ale właśnie dostał rybkę. To też jest samiec i w wodzie. Ten, który teraz trener prosi, żeby wyszła na ląd, to również jest samica. No jak Państwo widzą, samice są przede wszystkim jaśniejsze, z zupełnie jasnym grupem pokrytym ciemnymi czarkami, natomiast samce są całkowicie ciemne. Co jeszcze ważne w wyglądzie? Samce mają dużo większy, dużo bardziej masywny dysk, natomiast samice mają ten dysk nieco bardziej smukły. Jeżeli chodzi o wielkość, samce mogą dochodzić do 3 metrów długości ciała, osiągnąć masę do 300 kg. Natomiast samice dochodzą do około 2 metrów długości ciała i osiągają masę do 200 kg. Przedstawię nasze stado, kilka słów o tych, którzy teraz Państwo mają. Tu było ładnie widać, że Ania się obróciła. Jak pokazuje ten jasny brzuszek z tymi klapkami. Teraz nasza wędrówka sprawdzi, jak pogłaska potem. W ten sposób sprawdzamy, czy zwierzę nie ma żadnych zadrapań. Dodatkowo przyzwyczajamy je do naszego dotyku. Inne zwierzenia, tak jak wytrzymywanie dłużej w jednej pozycji na lądzie, plus ten dotyk pozwala nam na przykład pokrać krew od zwierzęcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, czy bardzo przydawało się tuż przed porodami, kiedy mogliśmy na bieżąco monitorować stan zdrowia naszych samic oraz jeszcze nienarodzonych porodów. Inne jeszcze ćwiczenia, takie jak sprawdzanie płet, pozwala sprawdzić, czy wszystko w porządku z pazurami, czy nie ma problemu z płonami między palcami, czy otwieranie pyska pozwala sprawdzić stan uzębienia. Pierwsza część treningu medycznego, tak zwany, służy on temu, aby zająć się za naszym służbą, aby sprawdzić stan zdrowia naszych podopiecznych. Dzięki temu takie treningi pozwalają nam na bieżąco monitorować stan ich zdrowia. O drugiej części treningu za chwilę, natomiast teraz chciałbym Państwu przedstawić nasze stado. Przywódcą stada jest Bulbas, to jest ta foka, która właśnie za chwilę wyjdzie na ląd. Ten drugi samiec, który przyniósł niebieską piłkę. Bulbas ma 33 lata, przybył do nas ze Szwecji. No i jest przywódcą stada, mamy właśnie to z tym, że był ojcem wszystkich szczeni, które się u nas rodziły. O, właśnie u nas teraz wychodzi Alonso, żeby Państwu pokazać. Drugi zamek, który teraz chyba aportuje tą piłkę, jest to Fok, jest to nasz najmłodszy Fok, który ma 13 lat. Swoje imię zawdzięcza nazwie żagla i jest jedyną formą, która się u nas urodziła i z nami została, a tak wszystkie bogi, które do nas trafiły. Czy to chyba medytacje, czy urodziły się w perskim pokarium, zostały wypuszczone na wolność. Ta forma, która wykonuje te polecenia na odległość, czy łapie piknik, w lodzie, jest to Ewa. Ewa również potrafi wykonywać polecenia z odległości z tego pomostu. Jest to nasza najjaśniejsza samiczka, teraz ruszajcie, zasłuchajcie.